Ile pani potrzebuje czasu? Mam bardzo mało. Bardzo Panie mało. Marszałku, Wysoka Izbo, jak wynika z uzasadnienia do przedstawionego Wysokiej Izbie projektu, jego celem jest wprowadzenie do kodeksu postępowania karnego przepisu regulującego kwestię wniesienia zażalenia na postanowienie o odmowie nadania statusu pokrzywdzonego. Jednakże ostateczną weryfikację statusu pokrzywdzonego przynosi dopiero prawomocne zakończenie postępowania karnego, wobec czego przyjmowanie, iż w kwestii odmowy przyznawania statusu pokrzywdzonego miałoby być wydawane osobne postanowienie, prowadzi jedynie do mnożenia decyzji procesowych podlegających zaskarżeniu, co nie sprzyja sprawności postępowania karnego. W związku z tym proszę o odpowiedź na pytanie, jaka jest celowość kolejnej cząstkowej nowelizacji kodeksu powodującej destabilizację systemu prawnego, skoro trwają prace ustawodawcze w Sejmie nad reformą kodeksu postępowania karnego, a komisja kodyfikacyjna nie dostrzega potrzeby zmian w tym kierunku. Dziękuję. Dziękuję. Do kogo pani kieruje to pytanie, pani poseł? Do pana posła. Do posła wnioskodawcy.